Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, każdy kiedyś przystępuje do zakupu pojazdu. Z nowym oczywiście nie ma problemu. Znamy historię. Gorzej jest, gdy planujemy zakup używanego auta. Do tego pomocne nam w wyborze, prześledzeniu historii planowanego zakupu, pomocne są oficjalne strony internetowe, które dzisiaj właśnie dla Państwa z ciekawości, bo nigdy jeszcze nie odwiedzałem, odwiedzę, zobaczymy, jakie informacje możemy na tych stronach uzyskać. Zapraszam. Tak, szanowni Państwo, aby otrzymać jakiekolwiek informacje, musimy mieć ze sobą najlepiej dowód rejestracyjny bądź informacje w nim zawarte. Trzy informacje potrzebne, aby uzyskać dane z oficjalnej strony historiapojazdu.gov.pl. Jest to numer rejestracyjny, numer nadwozia i data pierwszej rejestracji. Wszystkie te informacje znajdziemy na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego. Numer rejestracyjny, numer nadwozia oraz data pierwszej rejestracji w lewym dolnym rogu dowodu rejestracyjnego. Także odwiedzam stronę Historia Pojazdu. Wystarczą, że Państwo wpiszą w wyszukiwarkę jakąkolwiek historia pojazdu i wyświetli nam się na zazwyczaj pierwszej stronie historiapojazdu.gov.pl. Jest to oficjalna strona państwowa, na której możemy znaleźć właśnie podstawowe informacje o pojeździe. Wchodzę na tą stronę i tak jak Państwu mówiłem, trzy informacje potrzebne, aby uzyskać dane. Jest to numer rejestracyjny, numer VIN i data pierwszej rejestracji. Wpiszę je dla Państwa, abyśmy mogli zobaczyć, co nam taka strona powie. I zobaczymy, co nam się wyświetli. I na pierwszej stronie wyświetla nam się marka, model, czy jest to samochód osobowy, jakiego rodzaju, kombi, czy też inny, pojemność silnika w centymetrach sześciennych, rodzaj paliwa, rok produkcji, numer nadwozia, oczywiście ten sam. Mamy też informacje od razu, czy polisa OC jest aktualna, czy też nieaktualna, czy badanie techniczne jest aktualne. Ostatni zarejestrowany stan licznika. Tutaj, szanowni Państwo, ta strona stan licznika możemy odczytać najwcześniej od 2014 roku, bo od tego roku zaczęto nas na przeglądach, na każdej wizycie na stacji diagnostycznej zostały wprowadzone sczytywanie aktualnego stanu licznika. Także każda operacja, każdy przegląd, badania techniczne, czy też w innym celu, jak się udawaliśmy na stację diagnostyczną, był sczytywany licznik i do tego systemu wprowadzany. Dlatego stąd od tego roku mamy taką możliwość. Poniżej mamy ogólne informacje o tym samochodzie, jak pojemność i wcześniej o mocy w kilowatach. Rodzaj paliwa to i wcześniej też było. Liczba miejsc ogółem, liczba miejsc siedzących. Masę własną pojazdu mamy maksymalną masę całkowitej ciągniętej przyczepy z hamulcem i dopuszczalną masę całkowitą oraz liczbę osi oraz datę wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego. Również te wszystkie dane możemy sobie pobrać w formacie PDF do wydrukowania, na przykład jeżeli zachodzi taka konieczność. I to mamy na pierwszej stronie. Najistotniejsza rzecz, najwięcej informacji zawarta jest w zakładce oś czasu, na którą teraz klikam. I na takiej osi czasu mamy historię pojazdu, począwszy od
roku produkcji. Ten pojazd, który tutaj Państwu przedstawiam, jest to pojazd zakupiony w polskim salonie, także od nowości jest to samochód w Polsce. Nie jest to samochód sprowadzony z zagranicy. Także mamy dość, no praktycznie całą historię. I tak jak Państwo tutaj widzą, mamy pierwszą datę produkcji. Tutaj akurat pojazd jest z 98 roku. Mamy pierwszą rejestrację w Polsce, jest data rejestracji, czyli samochód z zeszłego roku, w lutym zarejestrowany. Można by przyjąć, że pewnie w wyprzedaży rocznika był zakupiony. I po kolei chronologicznie, idąc w dół, mamy po kolei wszystkie czynności, które czynności, czy też historię po prostu. Mamy zmianę właścicieli, takie informacje jak zmiana właścicieli, czy osoba, właściciel pojazdu, czy była to osoba fizyczna, czy też może firma, i w jakim województwie pojazd został zarejestrowany. W tym czasie oczywiście. Mamy każdą zmianę właściciela, czyli tutaj, tak jak Państwo widzą, jednego ten pojazd miał przez długi okres czasu, no może nie przez długi, 8 lat jednego właściciela, czyli z województwa mazowieckiego samochód zawędrował do naszego województwa, tak jak tutaj można bardzo łatwo odczytać. Następnie mamy też taką informację jak datę badania technicznego, czyli samochód miał 8 października 2010 roku badanie techniczne. Następnie w nawiasie mamy informację, do kiedy od tego czasu to badanie jest ważne. Śledząc dalej historię tego pojazdu, mamy kolejną zmianę właściciela. Po 2 latach kolejne badanie techniczne. Znowu zmiany właściciela. Wszystko odbywa się jako osoba kupująca, jako osoba prywatna. Wszystko w naszym województwie podlaskim. Następnie jeden właściciel przez około 3 lat. Mamy w zasadzie tylko badania techniczne. 2013 rok, 2014 rok badanie techniczne. I tutaj zaczyna się właśnie od 2014 roku. Zaczynają się dodatkowe informacje w postaci stanu licznika w momencie wizyty na stacji diagnostycznej. Tak jak Państwo widzą, 2014 rok, wrzesień, badanie techniczne i stan licznika wtedy spisany. I tutaj na stronie w nawiasie jest taka uwaga przy każdym takim badaniu, że stan licznika gromadzony od 2014 roku. Mamy kolejne badanie techniczne, znowu zmianę właściciela, badanie i ostatnie badanie, ten rok, 22 wrzesień. Samochód przeszedł pomyślnie badanie, stan licznika, znowu informacja, tak jak Państwu mówiłem, przy każdym przeglądzie od 2014 jest. Ten stan licznika nie tylko jest przy badaniu technicznym, również spisywany jest przy każdej wizycie. Na przykład, gdy zamontujemy hak holowniczy w pojeździe, również takie informacje będą zawarte, czyli stan licznika też będzie wtedy zarejestrowany. Także przeglądając, mamy również na koniec tej osi czasu mamy podsumowanie w postaci ilości ogólnie właścicieli, do tej pory pojazd ilu posiadał. I w zasadzie również tą oś czasu możemy sobie wygenerować w postaci pliku PDF, wydrukować i mamy całą historię pojazdu. Tak jak Państwo widzą, w bardzo łatwy, szybki, przyjemny sposób można sprawdzić historię pojazdu nam nieznanego, oczywiście na przykład z zamiarem kupna. A co nam strona powie na temat pojazdu, który nie przeszedł na przykład badania technicznego? Zobaczymy. Mam taki pojazd.
Także mamy teraz wyświetlony stan pojazdu, który wiem, że kilka dni temu nie przeszedł badań technicznych i mają Państwo tutaj taką informację na pierwszej stronie od razu, gdzie przy poprzednim pojeździe tutaj w rubryce badania techniczne była informacja, że aktualne. Tutaj mamy informację, brak informacji o ważnym badaniu technicznym. I w osi czasu oczywiście też takiej informacji nie ma. Mamy ostatni wpis takiego pojazdu, że jest z poprzedniego roku badania techniczne. Dlatego taki pojazd nie przeszedł. Ciężko mi jest stwierdzić, bo badanie było robione po zmianie przepisów, tak jak Państwu kilka odcinków wcześniej informowałem, że od poniedziałku 13 listopada nastąpiły pewne zmiany w sposobie przeprowadzania badań technicznych obowiązkowych. Dlatego wpisując ten samochód miałem nadzieję, że będą szersze informacje zawarte na tej stronie. Tak jak Państwo sami widzą, nie ma tych informacji. Z doniesień prasowych, medialnych wiem, że od 13 grudnia przynajmniej przez ten pierwszy tydzień, gdy te przepisy zaczęły mieć swoją moc, były poważne problemy i z rejestracją pojazdu, jak również diagności, mieli problemy z przeprowadzaniem tych badań. Jeżeli chodzi o kwestie dokumentacyjne, były spore problemy. System nie działał po prostu płynnie, nie działo prawidłowo i tak jak media donosiły, z każdym dniem miały te usterki być usuwane na bieżąco. Miałem nadzieję, że tutaj Państwu pokażę, jakie informacje są, gdy samochód badań technicznych nie przejdzie. Nie ma takich informacji, jest tylko informacja, że badania są nieaktualne, ale to domyślam się, że automatycznie są generowane, bo tak jak wpis z zeszłego roku, że ważne do 12 listopada, mamy dzisiaj 21, takiej informacji nie ma. Jakie informacje można uzyskać na takich stronach? Widzieli Państwo, a co może się stać, gdy nie prześledzimy historii samochodu? O tym opowiedzą filmiki. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.